Jesteśmy w Ośrodku Promocji Kultury Gaudę Mater, miejscu bardzo gościnnym i takim, w którym takie spotkania mogą się odbywać. Ksiądz Arkadiusz Paśnik dzisiaj będzie mówił przede wszystkim chyba o tym, jak sobie radzić we współczesnym świecie, trochę o kondycji współczesnego człowieka. Na koniec będą pytania, są mile widziane. Dziękujemy bardzo edycji Świętego Pawła. Jest z nami dyrektor edycji, ksiądz Przemysław Kosior. Witamy pięknie. Witamy całą ekipę edycji, bo tutaj jest też więcej osób. Edycja jest organizatorem tego spotkania razem z Radiem Fiat. W imieniu Radia Fiat i całej ekipy radiowej, która też tutaj jest na miejscu, wszystkich serdecznie bardzo witam. I dziękuję też patronom medialnym. To jest TVP3 Katowice, Radio Jasna Góra, Tygodnik Katolicki Niedziela, Tygodnik Gość Niedzielny, Telewizja Orion, Gazeta Częstochowska, częstochowskie24.pl i Gazeta Regionalna. No i oczywiście Radio Fiat także. Patronat nad wydarzeniem przyjął arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. To chyba wszystkie formalności. Zapraszam księdza tutaj na miejsce. Zanim porozmawiamy, to posłuchamy utworów muzycznych, bo jest z nami jeszcze jeden gość, Agnieszka Fiuk, Eufonia. Tak się składa, że Agnieszka chyba na wszystkich spotkaniach, które w Częstochowie się odbywały, z księdzem Paśnikiem śpiewała. I dzisiaj od psalmu, jeżeli mogę cię poprosić, to zaczniemy. Witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, gdyż wszystko, co pisze ksiądz Arkadiusz, jest mi bardzo bliskie i właściwie mam takie poczucie, że literacką drogą kroczymy razem, a ponieważ najbardziej bliska jest mi ciągle Biblia, w której odnajduję swoje własne życie i wszystko, co się dzieje, to też tym bardziej cieszę się, że będę mogła tutaj ubogacić to spotkanie Słowem Bożym. Psalm 73, psalm, z którego przez jakiś czas w ogóle nie mogłam grać, gdyż jest on bardzo, był w pewnym momencie dla mnie bardzo wymagający, ale dziś do niego z radością wróciłam i dziękuję Bogu za doświadczenia, które też pozwolił mi przeżyć w związku z różnymi historiami i zachwytem momentami nad tym światem. Okazuje się, że złudnym. Zwraca się do nich.
mówią, czy Bóg może to zauważyć? Czy Najwyższy ma wiedzę? Przecież to bezbożni, a im się powodzi i na tym świecie zdobyli bogactwo. Czyż na darmo zachowałem czyste serce i obmywałem ręce na znak niewinności? Bo przecież w dzień cierpię katusze, każdego rana jestem doświadczany. Gdybym zamierzał postąpić podobnie, zdradziłbym lud Twoich synów. Próbowałem to pojąć, lecz było to dla mnie zbyt trudne. Póki nie wszedłem do świątyni Bożej i nie zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Doprawdy na śliskim gruncie ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże szybko obrócą się w nicość, przepadną strawieni przerażeniem, znikają jak sen po przebudzeniu, bo Ty, Panie, gardzisz ich widokiem. Gdy gorycz miałem w sercu i dręczyło mnie sumienie, byłem głupi, nic nie rozumiałem, byłem jak zwierzę przed Tobą, lecz ja zawsze jestem przy Tobie. Ty mnie ująłeś za rękę, prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem. Aż w końcu przyjmiesz mnie do chwały, prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem. Aż w końcu przyjmiesz mnie do chwały, o Panie, kogo mam w niebie, gdy jesteś ze mną, nie cieszy mnie ziemia, chociaż niszczę ciało i serce. Bóg jest skałą mojego serca i moim dziedzictwem na wieki. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie, wytracisz każdego, kto Cię zdradza. Moim dobrem jest być blisko Boga. W Panu Bogu uczyniłam sobie schronienie, by opowiadać wszystkie dzieła Twoje. W Panu Bogu uczyniłam sobie schronienie, by opowiadać wszystkie dzieła Twoje. O Panie, jak dobry jest Bóg dla prawych, dla ludzi czystego serca. Psalm 73. Całość. Kariusz Paśnik, raz jeszcze. Agnieszka Fiuk powróci jeszcze tutaj z psalmami dwa razy na pewno. Natomiast teraz będziemy rozmawiać o życiu i o śmierci, tak mówiłam do swoich córek, kiedy
jeszcze je wychowywałam w domu, kiedy czekały nas trudne rozmowy. Trudne, ale ważne rozmowy. Do książek księdza Paśnika można zawsze sięgnąć, do rozmów na temat tych książek też. Więc dzisiaj chciałabym i z autorem, ale też z księdzem i z terapeutą porozmawiać o tym, jak żyć we współczesnym świecie, jak nie zgubić człowieczeństwa, jak się nie dać porwać chaosowi. Może najpierw od tych bodźców, które nas atakują, zacznijmy od tego, jak utrzymać się na fali życia. Bardzo serdecznie Państwa witam. Jestem bardzo poruszony i frekwencją, i tym, że dzisiaj się tutaj znalazłem w tak głębokim mieście, które też uważam za serce. To jest wielkie może słowa, ale za serce naszego narodu. I zawsze mam taki zwyczaj, że proszę wybaczyć za ten wstęp, że przychodzę zawsze i patrzę w oczy Matki Bożej, żeby się przejrzeć w tych oczach. I nie tyle, żeby zobaczyć Matkę, tylko zobaczyć siebie w jej oczach. I tak naprawdę, wychodząc naprzeciw tym pytaniom, to trzeba powiedzieć, że potrzeba oczu drugiego człowieka, bo my możemy zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy, dopiero w oczach drugiego człowieka, naszej żony, naszego męża, naszych dzieci. Dlatego dzisiaj jest tak wiele lęków, wiele trudu, może jakiegoś chaosu, zagubienia, bo nie czujemy się bezpieczni czasami nawet we własnym domu, na własnym podwórku. Bardzo dziękuję za ten psalm. Psalmista nie boi się pytać, czy Bóg ma mądrość. Nie boi się zadawać Bogu najważniejszych pytań. I to jest jego droga, aż dochodzi do tego, że Ty jesteś skałą mojego serca. I to jest właśnie piękne. I tak się zastanawiam, o czym my tu będziemy mówić, bo Słowo Boże mówi wszystko. I wszystko, co jest powiedziane po Słowie Bożym, to jest komentarz, lepszy albo gorszy, ale tylko komentarz, więc będziemy tutaj w komentarzu, rozumiemy się, tak? Dobrze. Będziemy w komentarzu, ale też patrząc sobie w oczy, bo tak, ten wątek patrzenia w oczy chciałam pociągnąć. Widzimy się, odnajdujemy się w oczach drugiego człowieka, w bliskości, w relacji. Jesteśmy w domach, nie wiem, w pracy, we wspólnotach, w różnych miejscach, w takich, w których się spotykamy. I czy my sobie patrzymy w oczy, bo skąd ten lęk przychodzi? Skąd ten lęk w nas? Mama mówiła, nie kłam, widzę to w twoich oczach, nie kłam. I widziała? I widziała, ale nie tylko moja mama, w ogóle mamy tak mówią, nie kłam. Widzę to w twoich oczach. I my mamy jakieś sekrety, jakieś tajemnice i jak mówi, tak patrzy w te oczy i że widzi moją duszę, że zagląda do środka i boimy się patrzeć w oczy. I tak jak patrzymy w oczy, tak nie wiemy. Są takie oczy, w które trudno jest patrzeć, gdzieś uciekamy, gdzieś ten wzrok nam umyka. Bo oczy, no to nie odkrywamy Ameryki, są pewnym zwierciadłem naszej duszy i trzeba w nie patrzeć, bo wiecie, że chyba się zaczyna wszystko od niepatrzenia w oczy. Kiedy przestajemy sobie patrzeć w oczy i kiedy mieszkamy w jednym domu, ale już nie jesteśmy razem. Że można razem mieszkać, ale nie być ze sobą. Można, no, ciągle to powtarzam, do siebie mówić, ale ze sobą nie rozmawiać. Prawda? Że to wszystko jest możliwe, że można jakby stwarzać taką iluzję. I myślę, że gdzieś są takie... Ja mówię też o swoim życiu, że często się na tym łapię, że buduję jakieś zamki, takie z kart, układam coś i że to, dokąd to zmierza. I ciągle się reflektuję i mówię, że istotą chrześcijaństwa, tych sakramentów, tego kapłaństwa, tego wszystkiego, co się dzieje, są więzi, jest miłość. I my, tu ktoś mnie pytał niedawno, dlaczego są takie lęki i dlaczego my tak sprawiamy takie wrażenie, żeby budować tu i teraz to królestwo, bo my mamy taki gen, tęsknimy za nim, nie umiemy go budować i tęsknimy za tym niebem, ale robimy taką iluzję tego świata. Ja to często widzę, bo nie chcę nikogo oceniać, ja to widzę w sobie, że czasami udaję kogoś, kim nie jestem, odgrywam po prostu pewną rolę i to jest dosyć wygodne, a pod skórą gdzieś jakby żyje inny świat i ten świat mnie po prostu męczy strasznie, że kim ty jesteś, mnie pyta, czy ty jesteś sobą, czy
czy ty już nie zgubiłeś siebie, bo wiecie państwo, ja tak trochę się obnażę tutaj przed państwem, ale można nałożyć sutannę i można kogoś udawać, prawda? Można udawać kogoś, kim się nie jest. Całkiem wygodnie można udawać, tak, bo to jest taki strój, który bardzo mówi wygodny. Wprost. Pod sutanną można dużo rzeczy schować, prawda? Można schować coś pod swoją twarzą, mieć jakąś inną twarz dla biskupa, dla kolegi, dla siebie i całe życie się uczę i czasami onieśmiela mnie jakiś inny człowiek, pulkam do jakiejś babci, do domu i ona mówi, czy ksiądz jest głodny, czy ksiądz jadł, bo na przykład idę do niej do chorych i ona mnie onieśmiela, ona by odsłania przede mną prawdę o człowieku, nie? Że tutaj kogoś udaje, taki jestem naprężony, jakiś taki, wiecie, sztuczny, a to jest chyba choroba, jedna z chorób oczywiście współczesnego świata i te media społecznościowe ułatwiają nam to. Dzisiaj z taką panią rozmawiałem na temat tego, że, bo na Jasnej Górze nad kaplicą są te obrazy Jerzego Dudy Gracza, które jak ktoś nie widział z państwa, to jest obowiązkowa lektura. I tam są takie zdjęcia, które odsłaniają przed nami prawdę, że my pozłacamy jakieś obrazy, nawet samego siebie i tak je wyzłacamy, że później trzeba specjalistów, żeby dokonywali tego zdejmowania tych powłok, które żeśmy nałożyli, żeby nie zniszczyć tego oryginału. A dlaczego to robimy? Bo oryginał się nam nie podoba. I to możemy robić z kościołem, ze sobą, ze swoją rodziną, ze sobą samym. Że my się sami sobie nie podobamy, więc po prostu nakładamy sukienki jakieś. Oczywiście mówię, bo tu jesteśmy w Częstochowie, to żeby to nie zabrzmiało źle, prawda? Ale rozumiecie państwo, o czym mówię, że możemy nakładać coś, co błyszczy. Coś, co wydaje się bardzo, bardzo atrakcyjne, ale gdybyśmy mogli wskrzesić kogoś sprzed 100 lat, albo gdyby przyszedł ktoś i kto widział oryginał, powiedział, co to jest, to ja nie znam tego obrazu, opowiedz mi o tym obrazie. I ja wam opowiem, że jak byłem klerykiem, to jak poszedłem do seminarium, to była taka sytuacja, że tam w seminarium uczą różnych rzeczy bardzo mądrych i ja tak chciałem być, tak to połknąć. I Bogu dzięki, słuchajcie, miałem takich kolegów i koleżanki, którzy mi powiedzieli, słuchaj, to nie ty, to jakaś inna osoba jest. Ale to byli, rozumiem, z zewnątrz. Nie, to byli nie z zewnątrz kredycy. Ludzie, którzy mnie skonfrontowali ze mną, powiedzieli, to nie jesteś ty, to jest jakiś inny człowiek, kogoś wyprodukowali tutaj, nie? I wiecie, że my możemy tak przejść przez życie. I ja cały czas się na tym łapię. Wiem, że to jest może nie po to państwo przyszli, żeby to usłyszeć ode mnie, ale że ja czasami udaję kogoś, kim nie jestem. Oczywiście nie robię tego jakoś specjalnie złośliwie, ale łapię się na tym i muszę się przywoływać do porządku. I taka babcia, do której pójdę, która się mnie pyta o jedzenie, ona mnie przywołuje do porządku, ona mi pokazuje realny świat. Chcę powiedzieć, że lekarstwem na świat jest uczciwe życie ze sobą, żeby być uczciwym wobec samego siebie. To jest lekarstwo na świecie, bo my nie zmieniamy świat. Jak my zmienimy ten świat? Jaki my mamy wpływ na to, co się dzieje na świecie? No o taki, jak mamy wpływ na siebie, nie? Że ja zmieniam siebie, że zaczynam być uczciwy wobec siebie. Tak, nie umiem tego pokonać w sobie. Tak, obraziłem kogoś i co mi przychodzi do głowy? Ja nieraz pytam ludzi, no obraziła pani swojego męża, czy obraził pan swoją żonę? Co panu przychodzi do głowy? No nie wiem, ona taka jest tego. A mówię, ale co jeszcze panu przychodzi? No próbuję go jakoś nakierować i mówię, czy jest pan zdolny, żeby powiedzieć, popełniłem błąd, wstyd mi, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, postaram się tak nie zrobić. Chociaż może i tak zrobię, nie wiem. I czy może pan to powiedzieć swojej żonie? No słuchajcie, sprowadzam życie do przedszkola, ale czy to tak nie jest? Że czasami jest, jakoś filozofujemy i takie wielkie rzeczy, a pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, zachowałem się poniżej krytyki. To oczyszcza powietrze. I jakby w tej przestrzeni, w tym domu, tam pod piątką czy pod dziewiątką, prawda, oczyszcza powietrze. I to jest zmiana świata, bo fajnie jest jakby zmieniać świat iluzorycznie, tak w słowach, to się wszystko układa, kurczę, niezłe. Chyba to ciągle się powołuje na ten przykład, że kiedyś panią Justynę Steczkowską tak chwalono, jak pani pięknie śpiewa, jak to tutaj pani wyciąga te melizmaty, to tak. Ona mówi, śpiewam od trzeciego życia, każdy głupi by się nauczył.
Nie, to, że można się czegoś, można się nauczyć jakiejś nieprawdy życia, nie? Że możemy i się w tym dobrze poruszamy, nie? Później, że jeżeli jest jakieś lekarstwo na świat, to uczciwe życie. I Słowo Boże nas właśnie zaprasza do tego. Ono nas jakby nie ciosa, tak nas nie taki zły, niedobry. Ono nam nie przyczepia etykietek. Ono nam mówi, co jest moralne, co jest niemoralne, ale mówi, jestem z tobą, nie lękaj się. Pytaj mnie o co chcesz. Jak psalmista pyta, czy ty, Boże, masz jakąś mądrość, bo ja patrzę na moje życie, ja nie widzę tej twojej mądrości. Ale samo pytanie i samo postawienie pytania o mądrość, czy Bóg ma mądrość, jest czymś bardzo mądrym, bo to jest poszukiwanie mądrości, tak? Ta uczciwość wobec siebie to jest także stwierdzanie właśnie tego, że jestem niedoskonały, że potrafię się zezłościć, że kłamię, chociaż wcale nie muszę, tak? Chociaż jak muszę, to też nie wiem, czy powinnam, tak? Że zobaczyć to i zobaczyć, mieć takich hamulcowych, widzieć, bo zobaczyć, że jakaś osoba spotkana wytrąca mnie z tej mojej roli, w której jestem, w której może nawet jest mi wygodnie, tak? To zobaczyć to i zreflektować i cofnąć się jeden krok, to wtedy myślę, że to jest taki dobry moment na zatrzymanie. Tego zatrzymania nam też brakuje. Bo to nie tylko chodzi o uczciwość, ale także o taką refleksję nad sobą. O chwilę ciszy. Ciszy nie mamy w życiu. Tak, znaczy no, cisza jest pierwsze zderzenie z ciszą jest jak zderzenie z autobusem trochę, bo cisza nas zaprasza w jakąś przestrzeń o nas samych i ona jest bardzo trudna. Potrafimy w niej być przez chwilę i później jakoś ona nam otwiera drzwi i zaczyna zadawać pytania jakieś. Czyli tak naprawdę to możemy my zadawać te pytania, ale my się też boimy tej konfrontacji ze sobą, bo znaczy, może będę mówił na siebie, że nie będę mówił o innych, ale że ja boję się tej konfrontacji, bo ta konfrontacja powie mi, słuchaj, no możesz to owijać w bawełnę, jesteś super, nauczyłeś się radzić sobie ze sobą samym, ze swoim sumieniem i umiesz go zakneblować, ale to nie tędy droga. Jak chcesz się rozwijać, to musisz teraz pójść do swojej parafianki i powiedzieć jej, pani Zosiu, ja jestem pani proboszczem, ale ja po prostu zachowałem się poniżej krytyki. Ja panią przepraszam. I pozornie wydaje się, że ja tracę, bo jak to proboszcz tam się tak i do poszedł. Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się. I bo ja mam bardzo impulsywną naturę. Tak? Może teraz nie widać tego. I pani Zosia mówi, rozumiem księdza, ja też tak mam czasami na przykład, nie? Oczywiście nie powiem, że to się zdarza na gminie i że to jest, rozumiemy, poziom, prawda? No bo to nie jest na jakimś poziomie, że ja, nie wiem, obraziłem, jakoś naruszyłem wartość tej osoby, no raczej tak nie postępuje, nie? Ale zdarzają się różne rzeczy. A w pierwszym odruchu, no to ja myślę, że no, oj, tam jakaś pani przyszła i coś tam ode mnie chce, nie? I tak dalej. I dopiero za drugim, trzecim razem, kiedy wchodzę w tą ciszę, ona mi mówi, że to ty jesteś w błędzie, chociaż umiesz to sobie wytłumaczyć, nie? Słuchajcie, naprawdę elementarne rzeczy, ale państwo to wiecie. I bardzo często, jak to jest w tym dialogu między ludźmi, że czasami ktoś mówi dużo o sobie, albo o błędach drugiego człowieka. Czasami nawet może być tak wyglądać spowiedź, że ktoś opowiada o błędach swojego męża, prawda? I ja mówię, dobrze, to już wystarczy. Teraz niech pani coś opowie o sobie. Ale to przecież ten mój mąż mnie wyprowadza z równowagi. To ten mój mąż nie myje tych naczyń, nie sprząta te kapcie, te skarpety, nie? Ja mówię, a jak pani się do tego odnosi? Co pani może zmienić w sobie, żeby mąż zmieniał coś w sobie? Nie rozumiem księdza, nie. Ksiądz jakoś tak dziwnie mówi, nie. Ten mój mąż, to jest on. A mówię, proszę sobie wyobrazić, że go nie ma, że już, jeżeli to oczywiście znam osobę i tak, że on odszedł. I coś, pamiętam taką panią na pogrzebie, jak ona mówi do mnie, jak był mój mąż przy mnie, to go nie widziałam. Widziałam tylko te kapcie, te skarpety, ten kubek brudny w zlewie i mówi, wszystko bym oddała, żeby ten kubek był w zlewie. A go nie ma już, umarł, nie? I mówi, chciałabym, żeby ten kubek był w zlewie. Nie? I że czasami
kłócimy się o rzeczy takie banalne, nie? Ja nieraz mówię, może jeszcze nie znam na tyle życia, ale nieraz mówię, pani Zosiu, pani, jesteście 50 lat po ślubie, pani nie zmieni swojego męża. Ja cieszę się, że pani tak uważa się za tak po prostu wszechmogącą, że pani może zmienić człowieka, który ma 80 czy 70 lat. No, życzę pani tego. Oczywiście trzeba mówić o błędach, o pewnych rzeczach. Nie można przemilczać wszystkiego. Nikt nie jest niczyim służącym, ani niczyim sprzątaczem czy sprzątaczką. Ale trzeba o tym mówić. Ale też trzeba odpuszczać, słuchajcie. Trzeba pewne rzeczy odpuszczać, przemilczeć pewne rzeczy, wziąć na klatę. Czasami człowiek się porani. Nieraz widzę, jak ludzie się niszczą przez poglądy polityczne, religijne, społeczne, ekonomiczne. W jednym domu krew się niemal leje, bo ktoś ma takie poglądy, a ktoś ma takie. No dobrze, miejmy sobie, umiejmy się wysłuchać, umiejmy to jakoś przyjąć i zróbmy sobie tą herbatę jakoś. No, ile nam zostało, słuchajcie? Nie, może nie chcę taką nostalgiczną nutę uderzać, ale to za chwilę się skończy. Zaraz nas nie będzie. Nie? Tutaj dużo młodych, to oni tego nie czują, ale zaraz nas nie będzie. I miłość nie żyje w czasie przeszłym, ani w czasie przyszłym. Ona żyje w czasie teraźniejszym. Teraz żyje miłość. Jeżeli można kochać, to teraz. Więc właśnie po tym spotkaniu, jeżeli ktoś z państwa na przykład pójdzie do domu i zadzwoni do swojej mamy na przykład, i powie, kocham cię, albo po prostu, a mama powie, co ty, zgłupiałaś, nigdy mi nie mówiłaś, teraz mi mówisz, albo po prostu zadzwoni do kogoś, kogo obraził, albo pójdzie do kogoś i powie, słuchaj, przepraszam cię, nie, przepraszam, że tak się zachowałem, albo no, po prostu pójdzie, nic nie mówiąc i pobędzie z kimś, jeżeli się z kimś pojednamy, z kimś się, do kogoś wyciągniemy dłoń. Słuchajcie, za chwilę może nas nie być, nie? Często parafianom moim mówię, że bo odpust, to tam się tam sprząta, kościół się tam robi, różne cuda na patyku, jakieś tam kwiaty. Super, to jest wszystko ważne. Tylko, że odpust to jest wydarzenie serca. To ja zawsze mówię do parafian, że przygotujmy się, bo zbliża się odpust i przez cały miesiąc mówię, że trzeba, że kto ma wiarę, trzeba iść do spowiedzi, oczyścić swoje serce, trzeba wybaczyć sąsiadce, trzeba pojednać się, może kogoś poprosić o wybaczenie. To jest odpust. To wtedy samo to słowo, że coś zostaje nam odpuszczone, prawda? Że my coś puszczamy, że nie trzymamy tego, tak trzymamy to i to tak kisimy i to się zamienia w taką truciznę i w taki jad. I są ludzie, którzy, nie wiem, nie rozmawiają przez naprawdę rzeczy błahe, a nawet i niebłahe, nie rozmawiają ze sobą przez 50 lat czy 20. Nie pamiętają tak naprawdę, od czego się to zaczęło. Tak, od czego się zaczęło właśnie. Może właśnie zaczęło się od jakiejś banalnej rzeczy, a później to urosło i jakby nabrało takiej wręcz pokoleniowości, nie, że później dzieci dzieciom mówiły, że ta ciotka to jest taka niedobra, nie, a ktoś się spotkał z tą ciotką i co to niedobra, fajna ciotka tego, konie krasi do tańca i do różańca ciotka. Nie, to nieraz tak jest i kupujemy te stereotypy i to jakby nie sprawdzając rzeczy. Trzeba być bardzo ostrożnym w mówieniu o takich rzeczach komuś, nie uprzedzania kogoś do kogoś, bo możemy to przenieść, tą całą dyskusję na płaszczyznę, która tak naprawdę nas nie dotyczy, jakaś wysoka, społeczna, polityczna, tam gdzieś tam, nigdzie znaczy i my do niczego nie dojdziemy, bo no pogadamy sobie, no fajnie, no trochę nam się lepiej zrobi, nie jakoś tam, jakoś to się przewietrzy, to nasze wartościowanie, ale tu się sprawdza. To, co mówił, dobre jest słowa, taki był ojcowie, w ogóle ojcowie Kościoła mieli takie czyste myślenie, ci pierwszych wieków, prawda? I taki Ewagriusz z Pontu był. I on mówi, on zawsze mówi, bo tak ludzie mówią, tak magicznie myślą, że tak się pomodę, ten Bóg mi tak pomoże, tak zmieni ten mój charakter, ten charakter tego mojego męża. Pojadę do tej Częstochowy, tam się pomodę, tej Matce Bożej powiem. No i ten mąż się nie zmienia i ta Matka Bożej. Wtedy się pytamy, Boże, czy ty masz mądrość? No, prawda? I tak, bo to ci się nic nie dzieje. A Ewagriusz z Pontu mówi, zadbaj o siebie, a Bóg zadba o ciebie. A my robimy odwrotnie, że tak, że niech ten Bóg to wszystko uczyni, tak nas zmieni, spowoduje. To znaczy podpowiadamy, jak to ma tak, zrobić, tak? A Ewagriusz mówi, słuchajcie, to jest IV wiek po Chrystusie, zadbaj o siebie, a Bóg zadba o ciebie.
że musimy zadbać o siebie, wtedy Bóg dba o nas. Bóg jest naszym partnerem, Bóg nie jest papą Smurfem, który spełnia nasze pragnienia, zachcianki, nie? No tak, a jeszcze jeżeli ktoś... Nawet dobre. Nawet dobre, tak. No, czasami nas diabeł zapędza w takie dobre aktywności i tak naprawdę uciekamy od siebie. A Ewagriusz z Pontu, zanim do takich refleksji doszedł, to miał bardzo bujne i mocno światowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, życie. To nie był święty człowiek na początku, tak. Prawda, to go nauczyło czegoś i to, ten realizm życia on zobaczył, dotknął, tak jak Augustyn, prawda, można brzydko powiedzieć, z niejednego pieca chleb jadł i to go nauczyło wiele, bo był na samym dnie, dotknął dna i zobaczył co znaczy niszczyć swoją wartość, swoją godność, nie naruszać to i zobaczył, poczuł smak chleba, powiedzmy z masłem, nie? Że to ma smak, nie? Że za czym tęsknię? Tak, za prostotą tęsknię. Rzeczy. Ja bardzo za tym tęsknię. Jak pamiętam w Lublinie dom na Kołłątaja i moją babcię, która cały czas stała przy garkach i gotowała dla wszystkich. I tam to takie centrum miasta, samo serce Lublina. I tam wszyscy przyjeżdżali z okolic, tam z okolicznych miasteczek. I tam wszystko zostawiali, te toboły i szli tam gdzieś. I babcia cały czas gotowała. I na pewno było nieraz tak, że ona sama nie zjadła, bo już zabrakło, bo tam byli goście. I to wszystko było takie spójne, takie tworzyło całość. I ja to dostałem w testamencie, ja to czuję, że ja nie umiem kogoś wypuścić głodnego z domu. Bo ja po prostu lepiej się czuję, jakbym sam nie zjadł, niż żeby druga osoba, bo ona mi to jakby z tym mlekiem babci, nie, tego mi to wpoiła w serce, że to jest jakby taka podstawowe potrzeby ludzkie i żeby być dla siebie ludźmi, nie, że to wiem, że tak może takie nuty są tutaj molowe, ale że babcia pyta o rzeczy egzystencjalne, czy jadłeś, czy nikogo krzywdy nie zrobiłeś, czy nikt przez ciebie nie cierpi, czy ty nie cierpisz, prawda, to o to pyta babcia, bo ona zna życie i wie, że trzeba, jaka jest hierarchia też wartości, nie? I jak nam jest dobrze. Słuchajcie, są takie domy, do których my idziemy i w tych domach nie chcemy wychodzić z tych domów. I w tych domach wcale nie musi być najnowszy design, prawda? Jakiś tam, nie wiem, jakiś po prostu najwyższa półka, nie? Że tam to nas przyciągnęło. Tam może być bardzo prosto, zwyczajnie. Nawet kubek może być uszczerbiony i tak nam smakuje ta herbata, prawda? A czasami idziemy do domu, gdzie po prostu mucha nie siada, że tam jak mucha wpadnie na parkiet, to tam leci, aż się skończy parkiet, bo nie ma się na czym zatrzymać. A zimno w tym domu, nie? Odpycha jakoś tak. Nie chce się tam być, nie? Że to ludzie tworzą klimat domów, nie? I są takie domy, które przyciągają i są takie domy, które odpychają, nie? I są tacy ludzie. Ktoś powiedział ostatnie słowo, sorry, że ktoś tłumaczył teorię względności. Godzina spędzona z człowiekiem, którego się kocha i godzina spędzona z człowiekiem, którego się nie cierpi, nie? No tu godzina i tu, to już w 5 minutach patrzymy na zegarek, jeszcze 55 minut, Boże, co to? A tutaj jak z kogoś się kocha, Boże, to już godzina, już następna leci, już tak? Nawet nie wiedziałem, nie, że to jest jednak, i to jest sztuka życia, że my to otrzymujemy, gdzieś kupujemy te wartości i widzimy, jak one owocują w życiu naszym. Chyba nie ma większego szczęścia, kiedy czujemy, że nasze dzieci nas szanują, że nas kochają, że jesteśmy ważni dla naszych dzieci. Nie zawsze się to uda, ale tak jest, prawda? To jest chyba największa radość. Ja nie mam dzieci, chociaż wychowałam mojego brata i słyszeć to od niego, on się mnie często pyta, on już ma prawie 40 lat i się mnie pyta, ty jesteś moim tatą czy moim bratem? A ja mówię, ty musisz zdecydować, nie, dziecko, nie? To jest dobrze tak scedować na kogoś, żeby zawsze chcemy jakoś komuś powiedzieć, jak ma żyć. Ja mówię, no ty musisz wybrać. Ja ci mogę podpowiedzieć coś, ale to ty musisz zdecydować. I on tak często mi mówi, czy ty jesteś moim bratem, czy ty jesteś moim ojcem, nie? I to jest dla mnie ogromna nagroda, nie? Że on tak mówi, nie? No i pewnie też patrzy, tak, na życie, bo mówić możemy piękne słowa, ale tak naprawdę ci, którzy są z nami, zwłaszcza nasze dzieci, no, czerpią z tego, co widzą. I tutaj się też pojawiają nasze lęki, kiedy szyba spada między nas, a to następne pokolenie. Nasze dzieci, uczniów. Właśnie myślę, że miłość, wiem, że to tak może górnolotnie brzmi, ale że miłość znajdzie zawsze drogę. Że miłość jest jak ta
ta rwąca rzeka, że ona zawsze tak wyżłobi sobie przejście. I jak ktoś mnie pyta, jak postąpić, to ja zawsze mówię, zawsze postąp z miłością. Na pewno nie postąpisz źle. Bo ja nie wiem, jak co zrobić, bo ja nie, ktoś mnie pyta, jak postąpić tam z kimś tam. Ja nie wiem, nie znam całego układu, kontekstu. Tego kontekstu, tego układu tych, nie znam czyjegoś charakteru, czyichś zranień, które niesie, nie wiem, ale mówię, postąp z miłością, zachowaj się z miłością i to na pewno zaowocuje, postąp z miłością. I widzę to wiele razy, że w życiu, że ilekroć, bo nie zawsze mi się udaje postąpić z miłością, ilekroć postąpiłem z miłością, nigdy się nie zawiodłem. Zawsze to zaowocowało. I dzisiaj ludzie potrzebują, dzisiaj się nie da powiedzieć jakieś ładne, znaczy można mówić i trzeba mówić dobre słowa, ładne, ale słowa, no jak wiemy, pociągają, ale pouczają, ale dopiero przykłady. Życie pociąga i zmienia człowieka. Nie można zmienić człowieka od tak pstryknąć. Ja w ogóle, proszę Państwa, muszę Wam powiedzieć, że w ogóle nie można zmienić człowieka, tak mi się zdaje, po 50 iluś latach życia i że w ogóle nie można uzdrowić człowieka. Można go nauczyć żyć z raną. Ja mam wiele na to dowodów, przykładów 30-letniej pracy z człowiekiem, że nawet nie warto iść w kierunku zmieniania człowieka. Oczywiście są rzeczy, które są do korygowania, ale dzisiaj odchodzi się od takich nawet nazewnictwa, takich terapii reparatywnych. Nie reperujemy człowieka. Nikt mi nie powie, że ktoś, kto w dzieciństwie został zraniony, może już przytaczałem ten przykład chłopca, którego mama przywiązywała do kaloryfera i go katowała, biła i po prostu nawet nie chcę opowiadać, co mu robiła. To on po 3 latach pracy ze mną, gdzie na spotkaniach zawsze odnosił się do mamy, nazywał mamę słowem na K, prawda, że ta rozrobiła mi to i zrobiła mi to. Na początku od razu mu powiedziałem, że tak nie powinien mówić, ale tak mówił, żeby go nie stracić, to mówił tak, chociaż wiedział, że ja się nie zgadzam, żeby tak mówił i z czasem przestał tak nazywać swoją mamę i po 3 latach pracy, proszę Państwa, on powiedział mi takie słowa, które są dla mnie największą nagrodą, nie zabiję matki. Nie powiedział tamtej K, bo on zawsze mówił, że za tą starą K, przepraszam Państwa, zabije, nie? Zamorduje ją, jak dorosnę. I on po 3 latach pracy powiedział, że jej nie zabije, ale ja nie wiem, czy jemu się kiedyś uda wejść w relacje damsko-męskie w sposób zdrowy, umiejętny, ja nie wiem tego. Raczej nie. Nie wiem, życzę mu jak najlepiej, ale są takie zranienia w nas, że my będziemy je nieśli przez całe życie. I może być tak, proszę Państwa, że my uwodzimy ludzi, bo mówimy, że zabierzemy ci tą chorobę, odbierzemy ci ją. Tymczasem ja z każdym rokiem widzę, że nie da się odebrać choroby i że nawet, jak to strasznie zabrzmi, że nawet nie warto, ale da się z tej rany, z tą raną żyć i ta rana stanie się z deficytu profitem, że ona się dobrze przeżyta, ona się stanie także lekarstwem, że jest, w Biblii takie są słowa, że w twoich ranach jest nasze zdrowie. To jest po prostu genialne odkrycie, że w twoich ranach, Panie, jest nasze zdrowie. Tam jest ukryte nasze zdrowie. I tak jest często, że rany matki są naszym zdrowiem. I wy to wiecie najlepiej w Częstochowie, że są takie rany na twarzy matki, które są naszym uzdrowieniem. Ta matka nie patrzy i mówi, patrzcie, co ci mi zrobili. Ona tak nie mówi. Ona pokazuje to z miłością, że i tak będę matką, i tak jestem twoją matką. Żeby iść z drugiej strony, żebyś mi to zrobił, to i tak będę twoją matką. I będę cię kochała. I to może, nie musi, ale to może spowodować, że to dziecko, ono ciągle czuje, że jest ktoś, kto kocha ją miłością bezgraniczną. Można by powiedzieć szaloną, ale czy Bóg nas nie kocha szaloną miłością? No kocha nas taką miłością szaloną. Przecież Bóg nas nie kocha za coś, za to, że jesteśmy dobrzy na przykład, grzeczni, miry. Albo tak, że sobie siedzi grzecznie, zasłużymy tak, czymś, tak. Zasłużył, no tak się pomodlił. No, tyle tak razy się pomodlił. Jezus, no to już teraz no, kocham cię. Bóg nie kocha za coś i my też nie kochamy za coś. Właśnie rzeczy najcenniejsze zawsze dostajemy za darmo. Na przykład miłość, życie, prawda?
wiarę, no, więzi z kimś. Nie można pójść, poproszę pół kilo więzi na przykład, nie? Poproszę miłość. Nie można kupić miłości. Można inne rzeczy kupić, takie około miłości, tak, ale nie miłość. Bo miłość jest bezinteresownym darem, ale też i miarą miłości jest ofiara, którą możemy złożyć. Dlaczego dziecko wie, że matka będzie zawsze? Dlaczego jakby którąś z matek tutaj obecnych zapytać, nie daj Boże, że pani syn potrzebuje, nie wiem, nerkę, tak? To co by panie powiedziały? No nie wiem, mam tylko dwie, no muszę się zastanowić, muszę to przemodlić, przemyśleć. Nie, panie by powiedziały, jedziemy, proszę, szybciutko, teraz doszli. A dlaczego byście tak powiedziały? Dlatego, że kochacie, bo macie więź z dzieckiem i wy nie liczycie, że lekarz mówi, ale przy panią, może pani, to nie ma znaczy, proszę, jedziemy szybko, nie? Umrę to umrę, ale spróbuję pomóc swojemu dziecku. I to jest lekarstwo świata, miłość, więzi. Jak tego nie ma, to są tylko słowa jakieś, to są jakieś takie gadania. No możemy sobie pogadać, ale jak nie ma miłości, to nie ma chrześcijaństwa także. Istotą chrześcijaństwa jest miłość. Punktem wyjścia i punktem dojścia w chrześcijaństwie jest miłość. Myśmy wyszli z miłości, czyli z Boga, żeśmy się wyłonili, żyjemy i wracamy do miłości. Jeżeli tego nie zrobimy, no to jesteśmy niespełnieni życiowo, no jesteśmy rozbici tacy. Jeszcze wiele by o tym mówić. Nie? Wiele by o tym mówić. Nie wiem, Agnieszka, jaki masz psalm teraz przygotowany? Takim odkryciem stosunkowo niedawnym, choć chwilę już trwa, i zachwytem nad Księgą Mądrości. Dosyć trudną, ale niekiedy pojawia się w liturgii słowa, w naszej liturgii słowa na Eucharystii. I kiedy zadawałam sobie pytanie, myślę też jak wielu z nas i też dzieci, które zadawały mi pytanie, to skoro Bóg jest taki cudowny, dlaczego jest tyle cierpienia? Znalazłam słowo, które mnie troszeczkę nakierowało na odpowiedź. I tym słowem chcę się podzielić. Księga Mądrości, rozdział 1, wersety 12-16. Myślę, że to jest, warto też powiedzieć, że to jest premiera tego utworu, więc też jest to dla mnie przeżycie. Brawo. Dziękuję. Bo sprawiedliwość
Idźcie do śmierci przez swe błędne życie. Nie gotujcie sobie zguby przez czyny swych rąk, bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjący. Księga Mądrości. Tutaj ważne jest to, co my robimy ze swoim życiem, ze swoim sumieniem, na ile się odważamy zdjąć maskę, zdrapać makijaż, pokazać słabość, powiedzieć przepraszam. I zobaczyć te swoje rany też, tak? Bo rzeczywiście to bardzo mnie jakoś poruszyło, tak? Że w tych ranach jest uzdrowienie, tak, jest lekarstwo, i patrzę na swoje własne zranienia, na swoje rany, i wtedy, kiedy przyjrzę się im, przyjrzę się też z miłością, z troską, także tym, którzy te rany zadali, być może kiedyś będę miała taką odwagę, to wtedy inaczej też spojrzę być może na kogoś, kogo spotkam na swojej drodze, kto będzie miał podobne rany. No, dziękuję za te słowa. One też dalej potwierdzają to wszystko, co gdzieś mam w sercu, ale muszę powiedzieć, że gdyby dzisiaj ktoś chciał mi zabrać moje rany, to bym nie oddał. To tak jak ten mały książę i ta róża, że ten książę opiekował się tą różą. Ja tą różę widzę jako moje deficyty, które zamieniam w profity. Te moje rany, które zamieniam w jakąś łaskę. I czasami ktoś chce mi dać coś, co jakieś pozorne, chce znieczulić we mnie coś, żebym tak nie cierpiał. I czasami kupuję to, ale to mnie nie uzdrawia. Bo czasami mylimy ulgę z uzdrowieniem. A to, że mamy chwilową ulgę, to nie znaczy, że jesteśmy uzdrowieni. I tyle poświęciłem czasu i walki swoim ranom, że ja chcę je nieść do końca, do ostatniego dnia. I one są, to strasznie zabrzmi, ale one są mną. To ja jestem. Te rany są mną i one są na mnie, ale ja się z nimi tak zżyłem, że one, no ja wiem, że to źle zabrzmi, ale to jest jakby takie, to są takie nasze stygmaty, które my mamy. I one bolą, ale rozwijają. Tak jak matka, która usłyszy od dziecka słowa, które ją w jakiś sposób zabijają, a jednak z tej rany wbitej tej matce w serce wypływa zamiast jadu, wypływa miód. Prawda? Jakby taki balsam na ranę krzywdziciela, bo tak naprawdę większą porażką jest ten, który wbił ten nóż w serce matki. I matka to wie, że on potrzebuje z tej rany tego balsamu na swoje serce. I ona to robi. Że i nieraz pytamy, bo stoją ludzie ze mną, mówi, niech ksiądz pójdzie ze mną na grób mojej matki. I on stoi nad tym grobem i mówi tylko jedno słowo, mamo, mamo, nie? Że on dociera do niego po latach, co on jej zrobił, nie? I że widzicie, że to lekarstwo działa także poza grób, nie? Że to świadectwo matki działa poza grób. I to jest piękne i to uzdrawia światy. A tu z pełnym szacunkiem i do tego, co Pan mówi, czy coś, ja nie mam wpływu, co myślą jacyś politycy, co oni robią, jak oni kierują światem, nie? Ja mam wpływ, jeżeli mam jakiś, to bardzo mały mam na siebie, nie? Dochodzimy też do takiego tematu towarzyszenia innym i też, żeby być może lepiej samemu się poczuć. Często mówimy, no nie płacz, wszystko się ułoży, nie martw się, tak, inni mają gorzej, tak, albo mówimy, nie daj Bóg, a ja to miałam jeszcze gorzej, prawda? A towarzyszenie to jest czasami milczenie przy kimś, na przykład w żałobie, na przykład po jakichś strasznych zranieniach, po prostu wystarczy powiedzieć, słuchaj, jestem.
Tak, tak. Ja uważam, że to jest, tak, że my no, musimy posługiwać się miłością, prawda? Bo jeżeli i ta miłość nas obliguje, no nie wiem, widzimy kogoś na ulicy, ktoś się przewrócił, to go pionizujemy, chcemy go postawić, ale to postawienie tego człowieka sprawia, że on za chwilę upadnie po raz drugi. Niech leży, niech poleży trochę, niech pobędzie z tym gruntem, niech trochę dojdzie do siebie. Trzeba go wtedy będzie może spionizować, a może nie wolno go pionizować w ogóle, prawda? Więc jestem za tym, żeby pobyć z tym człowiekiem i żeby dobrze to zdiagnozować, co jest tak naprawdę właściwym problemem tego człowieka, bo możemy my źle określić ten problem i ja bez pomysłu, że raczej słuchamy pacjenta, tego, co on ma do powiedzenia. Nawet, nie wiem, dobre ucho terapeuty mówi, to wyświechtany może przykład Frankla. Frankl mówi tak, przychodzi kobieta do gabinetu, do mnie i mówi, że od 30 lat myślę o odebraniu sobie życia. A Frankl mówi, no to czego pani tego nie zrobiła przez 30 lat? A on mówi, no jak, proszę pana, jak pan może tak mówić w ogóle? No mówi, dlaczego pani tego nie zrobiła? A kobieta mówi, bo mąż, bo Bóg, bo pies, bo córka. Wymyślam kolejność. I dobre ucho terapeuty słucha. Aha, mąż. On się nie zajmuje myśleniem suicydalnym, myśleniem samobójczym tutaj, tylko że tam, że nie wolno, nie warto popełniać. On mówi, niech pani mi opowiada o tym mężu. Bo ten mąż przez 30 lat stał się takim profitem dla pani, że pani ze względu na tego męża nie popełniła tego samobójstwa. Nie? I zaczyna się jakby jeszcze pomagać jej w aplikować tego męża. Nie? To, co ten chłopiec, ten, który bez rąk i nóg się urodził. Ten, Nick Vujicic? Tak, właśnie. To kiedyś też chyba o nim żeśmy rozmawiali. I on właśnie opowiadał taką historię, że jak miał 10 lat, to no, chciał popełnić samobójstwo, chciał się utopić w wannie i poprosił rodziców, żeby go tam zanieśli, oni go zanieśli do tej wanny i on zobaczył, że może to zrobić. Poprosił, żeby go zostawili samego w pokoju, w łazience i oni go tam zostawili. I mówi, próbowałem to zrobić, ale cały czas widziałem mój pogrzeb i widziałem rozpacz moich rodziców i że nie zrobiłem tego tylko dla nich, dlatego, że tak byłem kochany i że ta miłość dała mu siłę, żeby nieść to swoje inwalidztwo, prawda, że no, urodził się bez rąk i bez nóg. I miłość rodziców prawdziwa dała mu siłę do niesienia. Bez miłości nie uniesiemy ciężaru, no, w imię czego mamy to nieść. I bardzo ważne to, co zostało powiedziane w terapii, jest niewymyślanie sensu komuś. Że żyj tak, rób tak, tego nie rób, to rób. My nie wiemy co. Frankl mówił, ja się to podpisuję pod tą szkołą logoterapii dwoma rękoma, że sens jest zawsze, tylko trzeba go odkryć. Na przykład kobieta, której umarł mąż, odwrotnie, umarł mąż kobiecie. Żona zmarła nagle mężowi. I on rozpadł się, zaczął pić, no nie wiem, rozpadł się zupełnie po roku, czy no nie umiał żyć bez niej, tak ją kochał, nie umiał bez niej żyć. I terapeuta mówi do niego, proszę sobie wyobrazić, no bo co tu mu powiedzieć, no ustęp, no jeszcze warto żyć, wie pan, ma pan dzieci, no ma pan tego, no trzeba się jakoś obudzić, no jeszcze życie przed panem, no można tak mu mówić, no ale to jest nasz pomysł na jego życie. I teraz Frankl mówi, proszę sobie wyobrazić, że jest odwrotna sytuacja, że to żona umarła, że to pan umarł, a żona została i że ona teraz żyje i czuje to, co pan teraz czuje. Ten koszmar tej rozłąki, tej samotności. Chciałby pan tego dla żony? No w żadnym wypadku. To niech pan z tego bólu uczyni dla niej dar. Rozumiecie? No, genialne, no po prostu jeszcze raz to powiem, żeby to jakoś, bo to może zagmatwane takie jest, ale ona umiera, on zostaje sam, przeżywa rozpacz.
Frankl mówi, odwróćmy tą sytuację. To Pan umarł, ona została. I ona przeżywa to, co Pan przeżywa. Nikt Pana nie zrozumie w tym bólu. Ona by przeżywała to, co Pan. Chciałby Pan tego dla żony? Bo ona też Pana tak kochała, jak Pan ją. Nie chciałbym. No to niech Pan z tego bólu, który Pan przeżywa, uczyni dar dla niej. Może to jest dla Pana droga. Żeby odkryć sens tej sytuacji danej. Frankl mówił, że w obozie koncentracyjnym trzymało mnie przy życiu tylko jedno. Wyobrażałem sobie w najdramatyczniejszych chwilach swojego życia obozowego twarz mojej żony. I nawet nie było ważne, czy ona żyje, tylko ta więź, jaką z nią miałem, to było najważniejsze. I że to mnie ocaliło, że to ocaliło moje też człowieczeństwo. On właśnie w Człowiek w poszukiwaniu sensu takie straszne słowa mówi na koniec, straszne i piękne zarazem, że jak wyzwolili obóz w Auschwitz, to ludzie nie uciekali, prawda, że oni nie wiedzieli, co mają robić, jak gdzie się zachować. I mówi, ja poszedłem na pole i mówi, uklęknąłem. I mówi, zobaczyłem, że jest w ogóle zielono. Po raz pierwszy zobaczył, że jest zielono, czy to w ogóle, czy ptaki śpiewają. Coś zobaczył, prawda, takiego. I mówi, zobaczyłem, że jest świat, że w ogóle życie się toczy. I mówi, uklęknąłem i mówi, starałem się na powrót stać człowiekiem, nie? Że my nie jesteśmy w stanie wejść do końca w ludzką i że na przykład więźniowie obozów, oni bardzo lubili, no to też złe słowo, to niezgrabne słowo, oni bardzo potrzebowali być w gronie innych więźniów. Oni się dobrze czuli, bo oni wiedzieli, co oni przeżyli i oni to dobrze czuli i to ich też jakoś utrzymywało przy życiu. Przecież wiecie, że do obozów ludzie wchodzili wierzący, wychodzili niewierzący. Wchodzili niewierzący, wychodzili głęboko wierzący. No różnie. Obóz sprawiał przerażające rzeczy w człowieku. Więc kiedy pracujemy z drugim człowiekiem, to dotykamy przerażającej tajemnicy. Jest tu znaki młody kleryk z nami, ksiądz Piotr, który jest jeszcze w seminarium. On teraz też towarzyszy, bo jest w mojej parafii i widzi, jak przychodzą ludzie, mamy, których dzieci popełniły samobójstwo, że nie można mieć pomysłu na tych ludzi, można z nimi być, trzeba ich przytulać, trzeba z nimi spędzać czas. I co można powiedzieć? I ta pani, słuchajcie, siedziała, 30-letni syn, popełnił samobójstwo i ona siedziała i ja tam coś do niej mówiłem, trzeba spisać akt, ale to wiecie, to weźcie spisujcie akt w takiej sytuacji, trzeba to wszystko jakoś zrobić tak sprawnie, żeby ta biurokracja po prostu nie przesłoniła tej tajemnicy, tego bólu, tego cierpienia, to jest niewyobrażalne. I to jakoś się to spisało tak szybciutko, w ogóle nie dopytując jakieś tam różne rzeczy. I mówię tak, Boże, pomóż mi, żebym coś powiedział może tej kobiecie, ale sobie tak myślę, widzisz, jesteś taki pyszny, bo chcesz się pocieszyć i to jest ludzkie, ale co ty jej możesz powiedzieć, człowieku, co ty jej możesz powiedzieć? Ja mówię, i ona mówi, przeksiędza, chodziłam tyle razy, starałam się wszystko. I ja mówię, nie wiem skąd mi się to wzięło. I mówię tak, proszę panią, pani syn żył bardzo długo i ona podniosła tą głowę z nadbiórka, jakbym ją obraził, bo ona, jak długo, 30 lat. Ja mówię, on żył tak długo, ponieważ był tak kochany, bo wyście go kochali. Bo wiecie, że czasami zło pragnie jeszcze nam dołożyć, że to jest nasza wina, że to mogliście lepiej, więcej i tak dalej. Jak człowiek, to bardzo rzadko się zdarza, że jak człowiek chce to zrobić, że tego nie zrobi, prawda? Odciąga się, próbuje się, robi się różne rzeczy, ale słuchajcie, i te tajemnice nas tak onieśmielają i wtedy widzę, czuję, jak bardzo jesteśmy potrzebni i ta mama, która przychodzi później, wraca do mnie. Ale to dzisiaj mówiłeś, że była do kościoła, przychodzi teraz, trzyma się jakoś Ewangelii, ale co można powiedzieć takiej mamie? Można tylko przy niej być i jeżeli pozwoli się przytulić, przytulić ją, nie wiem, wypić z nią herbatę. Są ludzie, którzy są okrutni, wręcz straszni, dopytują o szczegóły. To jest straszna rzecz, nie wolno tego robić nigdy. Jak ktoś chce mówić, niech opowiada wszystko, ale nie dopytujemy o szczegóły. Jesteśmy z tym człowiekiem i my nic nie możemy zrobić. Co my możemy zrobić? Co my powiemy? Że tak Bóg chciał, czy co, że nie chciał żyć, to nie żyje? Gdyby to było moje dziecko na przykład, nie?
sobie nie wyobrażam tego, jak to w ogóle przeżyć. I my jesteśmy po to, żeby po prostu w jakiś stopniu nieść z ludźmi. Bo wiecie, Państwo może tego nie wiecie, ale ja Państwu to powiem, że na pogrzebie takim, czy pogrzebie dziecka, czy jakimś innym pogrzebie, w pewnym momencie na nas spada cały ten ładunek, bo ludzie, tłum stoi i patrzy. I teraz co on powie, nie? I chciałoby się powiedzieć nic nie powiedzieć i ta cisza by więcej powiedziała, ale czasami trzeba coś powiedzieć. Powiem Państwu, że jak wraca się z pogrzebu, to tak jakby się wóz z węglem rozładowało. Albo jeszcze nawet, to nawet jest naprawdę kulawe porównanie, ale ja widzę, jak bardzo jesteśmy też potrzebni ludziom w różnych sytuacjach i w tych radosnych, kiedy siedzę w kościele, w kaplicy, adoruję Pana Jezusa i nagle ktoś wpada do kościoła i tak zdycha i mnie tak złapał z tyłu i mówi: dziecko mi się urodziło. Ja mówię, no to pięknie. I mówię: przyszedłeś tutaj? Przyszedłem Panu Jezusowi podziękować, nie? Ja mówię: to nie pijesz pępkowego z kolegami w pracy? Tak zażartowałem. On mówi: będzie, ale najpierw ja tu przyszedłem podziękować Panu Bogu, nie? I jakie to jest poruszające, że on nie poleciał najpierw stawiać to pępkowe, tylko najpierw przyleciał do kościoła i że on czuł, że to Bóg mu dał to dziecko. Dziecko mi się urodziło, nie? To też jest takie piękne. I też bierzemy udział w radości tego człowieka, cieszymy się z nim, przeżywamy, czy ten ślub, to wesele też z tymi ludźmi. Piękne życie, naprawdę. Po prostu życie. Tak, tak. Jestem tak wdzięczny Bogu i ludziom, że ja rozpoznałem swoje powołanie. Ja pamiętam, jak pracowałem w szpitalu z dziećmi chorymi na białaczkę, to zawsze ich prosiłem, mówię: jak pójdziecie do domu, oczywiście kłamiąc ich, bo myślałem o domu przez duże D, że, bo to były dzieci umierające. I mówię: synku, jak pójdziesz do domu, to módl się za mnie, poproś, pamiętaj o mnie w tym domu. Ja mam ciągle taką świadomość, że te dzieci mnie jakoś, no, troszczą się o mnie, te dzieci, które poszły do nieba, prawda? Myślę, że nie mają mi tego za złe, że ich kłamałem, z premedytacją wręcz, ale i że czuję tą obecność tych dzieci, że to właśnie, i że one mi jakoś wymodliły to powołanie i że naprawdę, wiem, że to może pysznie zabrzmi, ale nie miałem sekundy w swoim życiu, żebym żałował, że jestem księdzem. Nigdy tego nie żałowałem i gdybym miał dzisiaj 19 lat, to ze wzdwojoną siłą bym wybrał tą drogę. Ja, oczywiście każdy ma swoją i ja nie mówię, że moja jest lepsza od czyjejś. Ja, broń Boże, tego bym nie chciał nigdy powiedzieć, ale jestem na swoim miejscu i wiem, że to też rodzi pokój w sercu moim i w sercu także i tych innych ludzi, których spotykam. Bo wiecie, że są tacy lekarze, że my omijamy 5 lekarzy i idziemy do 6. Dlaczego to robimy? Omijamy 5 pielęgniarek, idziemy do 6. Omijamy 5 księży, idziemy do 6. Dlaczego to robimy? My wiemy, dlaczego to robimy, prawda? I to jest chyba sztuka życia. No, róbmy to, na co mamy wpływ i róbmy to najlepiej. Ja często mówię: jak jesteś kobietą, żoną i matką, bądź najlepiej jak potrafisz. Ludzie się zachwycają, że ktoś wszedł na Mount Everest. Super. Wielkie osiągnięcie. Ale czy urodzić i wychować dziecko to nie jest coś większego? Wstawać w nocy, martwić się, ten lęk, to wszystko, te wszystkie choroby przechodzić. Później to ten wiek dojrzewania, to dziecko rośnie, to gdzieś ucieka z domu, to pyskuje, to gdzieś, no, wszystko się może zdarzyć, nie? To jeszcze więcej jak wejść na Mount Everest. A potem po latach ktoś przychodzi, nasza córka czy nasz syn, i mówi, że kocham cię. I to jest jakby nagroda za wszystko, nie? Że ktoś nam to powie, nie? Mówmy to też ludziom i tym, których naprawdę kochamy. Bo czasami mówimy, że spóźniłem się powiedzieć komuś, że go kocham, nie? No, czasami się spóźniamy z tym. Tak, ale to możemy pójść na grup i powiedzieć. Możemy pójść na grup. No i to towarzyszenie nam wraca cały czas, wracają relacje, wraca miłość, autentyczność i takie życie tu i teraz.
Skąd się bierze, wrócę trochę do początku rozmowy, kończąc ten nasz wątek, bo też oddamy Państwu głos, ale skąd się w nas bierze tak dużo tego lęku współcześnie, tak? Próby samobójcze w ilościach ogromnych, właściwie niemal niepoliczalnych, chciałoby się powiedzieć. Bardzo młodzi ludzie, dzieci wręcz odbierają sobie życie. Co robić, co my możemy zrobić z tym? Ja nie wiem, czy też najpierw to jest dobrze zdiagnozować, bo ja mam swoją diagnozę na to, że ja wiem, że to tak dziwnie zabrzmi, ale utrata wartości, jaką jest, amputacja sobie wartości, jaką jest Bóg na różnych etapach, według mojej oceny powoduje, że my nie mamy punktu odniesienia, że my się po prostu ślizgamy po tym życiu i że traktujemy życie tak utylitarnie, żeby nam było dobrze tu i teraz. I takie są też sposoby terapeutyczne, żeby pomóc pacjentowi tu i teraz. No, my też to robimy, tylko że jakby antropologia chrześcijańska wykracza poza pomaganie i psychologia chrześcijańska, ona wykracza poza pomaganie tu i teraz. Dobrze by było, gdyby nam było dobrze tu i teraz, ale my musimy odziedziczyć, znaczy osiągnąć życie wieczne, metę. I to jest jakby cel naszej wędrówki. I teraz generowanie swoich potrzeb to jest wybranie się w podróż w przerażającą pustkę, bo ludzkich potrzeb nic nie jest w stanie wypełnić do końca. My je tylko generujemy. I myślę, że dzisiejszy świat przypomina człowieka, który stoi, tak sobie to wyobrażam, jakbym umiał malować, to bym tak namalował, że stoi w takim hipermarkecie gigantycznym, w którym pakują ze wszystkich stron, jak nie wiem, jak wodospad Niagara, produkty, prawda? I dziecko to stoi, tupie nóżkami i mówi, kup mi coś, a mama mówi, co chcesz? Nie wiem, kup mi coś, nie? Że jest przerost tych produktów, tego naprodukowanych i także nie tylko rzeczy, ale i potrzeb w człowieku. Tak obudziliśmy potrzeby w człowieku, że czujemy, że ich nie jesteśmy w stanie zaspokoić. I tylko nowe znaczy lepsze, nowe smaki, nowe ubrania, nowe te wystroje wnętrz, prawda? I to generuje i tak wychowujemy drugiego człowieka. I to dziecko dzisiaj, słuchajcie, dziecko dzisiaj małe, ono nie patrzy na babcię, że babcia przyjeżdża, nie zawsze oczywiście, tylko co babcia przywiezie, to jest ważne. I co babcia kupi na pierwszą komunię. Taki ksiądz z Afryki, taki fajny murzyn mówił mi tak, że słuchaj, jak przyjeżdżam do Polski, do Europy, żeby już nie stygmatyzować, no, może inaczej, jak jadę do Afryki, to widzę w oczach dzieci niebo. A jeszcze, ale jak mówi, jak przyjeżdżam do Europy, to widzę w oczach dzieci euro. Niezłe, nie? I słuchajcie, ale czy coś w tym nie jest, nie? Że tak jest, że wygenerowaliśmy w tym młodym człowieku takie potrzeby i on tak no, chce tych potrzeb. I mówi, kiedyś opowiadał dzieciom europejskim, na czym polega szczęście w Afryce. I szczęście w Afryce polega na tym, kochane dzieci, że jak w wiosce jest jakieś bardzo zdolne dziecko, to inne dzieci zbierają na niego jakieś tam swoje kieszonkowe, jakieś tam wrzucają do świnki skarbonki. I po prostu później te pieniądze, no tam na pewno ktoś tam dodaje tych pieniędzy, no i wysyła się tam gdzieś to dziecko i ono się tam uczy i jest szczęśliwe to dziecko. No i koniec. A i on mówi, no i koniec już. Oni patrzą, no ale dalszy ciąg tej opowieści. On mówi, to już koniec. I oni nie rozumieli, dzieci europejskie już nie rozumieją, że szczęście polega na dawaniu szczęścia. Nie rozumie się. Szczęście polega na tym, że ja zrobię karierę. Ja będę na pierwszej stronie gazet. Nie? Ja mam takie wrażenie, czasami odnoszę, jak patrzę na różne rzeczy, nie oceniając też, nie chcę oceniać nikogo, że widownia zamieniła się ze sceną, że na przykład, że wszyscy chcą zrobić karierę i że już nie ma widowni, tylko już wszyscy są na scenie, nie? I teraz trzeba szukać widzów, prawda, żeby ktoś to oglądał, bo wszyscy robią karierę, rozumiecie?
I to jest smutne, bo to prowadzi do, i to generuje lęki. I w tych młodych ludziach, oczywiście to jest jeden, nie, to nie jest tylko ten i koniec, ale to jest jeden z lęków, które się rodzą w człowieku, że człowiek zaczyna czuć, że nie zaspokoi tych pragnień. Nie? Tymczasem trzeba nam rzeczy najprostszych. Zobaczcie, że już na koniec powiem, żeby też nie przegadać, że co to jest zdrowie? To jest tak od strony medycznej. Zdrowie to jest taki dobrostan w sferze fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej na przykład. Nie taki dobrostan. A co to jest zdrowie duchowe? Kto jest zdrowy duchowo? To zdrowy duchowo to jest ten człowiek, który tworzy głęboką więź z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem i potrafi ją utrzymać, tą więź. To jest człowiek szczęśliwy, kiedy my umiemy tworzyć więzi z Bogiem, ze sobą i z innymi ludźmi. Zobaczcie, co dzisiaj się dzieje, że są ludzie, którzy potrafią tworzyć więzi tylko ze sobą, ale w sensie bardzo płytkim, że tylko ze swoimi potrzebami tworzą więzi, prawda? Że nie tworzą więzi, albo na przykład ktoś ma jakąś gigantyczną więź z Bogiem, tak się modli, tak po prostu no, rozanielony, a przychodzi do domu, to po prostu jak nie da się wytrzymać z tym człowiekiem, nie? Jakaś schizofreniczność, nie? Nie ma tak, jeżeli tworzymy więzi i to generuje pewne postawy lękowe, że my zaczynamy widzieć, że my jesteśmy nieuczciwi wobec siebie, jeżeli to w ogóle jeszcze widzimy, to ja też się zastanawiam nad tym. Ale naprawdę widzę po tych biednych babciach, ja na pierwszej komunii zawsze to mówię, że babcia przyjechała, taki przykład babci, która przyjechała, wypisała się na własne żądanie ze szpitala, przyjechała na chrzest swojego, na pierwszą komunię swojego wnuka, przywiozła to, co mogła, i wnuk był rozczarowany, bo babcia, on może, nie wiem, chciał drona, czy tam nie wiem, co on tam by chciał już dzisiaj. Wygenerowaliśmy te potrzeby w dziecku i dziecko, i ono jest nieszczęśliwe, takie dziecko. A są takie zdjęcia, takie memy, jak dziecko, takie memy, które już oglądamy jako archaiczna przeszłość, jak mama podaje synkowi buciki, bo on ma na nogach takie stare buciki zdezelowane i ona mu podaje nowe i on tam patrzy na te buciki, bierze i tak przytula i taka rozkosz na twarzy, nie? Które dziecko dzisiaj się tak cieszy bucikami, nie? No. I to jakoś musimy to radośnie zakończyć, nie? To jakiś, niech ktoś kawał opowie, bo to nie da rady wyjść stąd, tak. Teraz czas na pytania. My widownię mamy, tak? Tak, no właśnie. Mamy widownię. Ale tak, no właśnie. Dobrze, moment, moment. Ksiądz mówi o jednostce, o człowieku jako jednostce. Ale człowiek żyje w otoczeniu, w społeczeństwie. I to społeczeństwo ma olbrzymi wpływ na życie człowieka, prawda? I ja jeszcze raz wspomnę o tej władzy, że we władzy tkwi zło, bo władza daje nam przykład. Kto wychowuje człowieka? Wychowują rodzice, wychowuje szkoła, wychowuje otoczenie, prawda? Ale wpływ ma władza, ma również Kościół, prawda? Wszyscy mają wpływ na to wychowanie człowieka, wychowanie tej jednostki. I trzeba pamiętać o tym, o otoczeniu tego człowieka. I trzeba dążyć do prawdy. Trzeba iść drogą Chrystusa. I jaki pan ma pomysł? No, nie trzeba się bać prawdy. Nie trzeba unikać prawdy, mimo że ona jest niewygodna. To wszystko. Dziękujemy bardzo. No. Proszę, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Czy może jakoś coś chciał, jakąś refleksję? Bardzo proszę. Bez lęku. Mówiliśmy, żeby się znaczy, nie bać. Z lękiem. Trzeba z lękiem. O, jest właśnie, proszę. Odważny kleryk. Niech powie. Tak, mam takie pytanie, bo tu rozmawialiśmy o tych potrzebach, które zostały wygenerowane. No, przez świat, przez otoczenie, że no, dziecko wpada w taki wir tych potrzeb. A jakby co, tak myślę sobie, co zrobić, żeby to dziecko jakby poznało takie swoje najgłębsze potrzeby, żeby zastanowiło się, jakie są jego pragnienia, takie najgłębsze. Też Pan Jezus często w Ewangelii pyta, czego pragniesz. I to są takie pragnienia, takie potrzeby wypływające nie gdzieś z otoczenia i właśnie z jakiegoś takie potrzeby nakręcone przez świat, tylko potrzeba wypływająca z serca. I wydaje mi się też, że
że też mało się o tym mówi. I też to wyszło w tej naszej rozmowie, że mało jest w ogóle takiej ciszy, mało jest takiej refleksji. I jak wychowywać też, no przede mną jest takie wyzwanie też katechezy, jak wychowywać też właśnie dzieci do tego, żeby odkrywały te swoje potrzeby i pragnienia, ale takie ukryte właśnie głęboko w sercu. Bo bardzo dziękuję, bo bardzo lubię takie praktyczne pytania. Są jakby rozwój człowieka polega na takich trzech rzeczach, na edukacji, wychowaniu i na takim no, mentorze, który jest naszym formatorem, który nas formuje. I to też, co Pan powiedział, że wszystko ma na nas wpływ, to cały świat, otoczenie, ale rodzice i najbliżsi nie mogą. I właśnie to jest też, jak to zrobić, no to też do ludzi mądrych, żeby uwrażliwiać rodziców, że ci, którzy decydują się na posiadanie dzieci, decydują się także na gigantyczną odpowiedzialność, że pierwszymi obserwatorami są rodzice, pierwszymi, którzy ranią swoje dzieci, też są rodzice. Oni pierwsi ranią i oni pierwsi też patrzą, mają pewne oko i dobrze, żeby była już od przedszkola współpraca z jakimiś mądrymi pedagogami. To jest nasza inwestycja, bo my się zajmujemy różnymi rzeczami, inwestujemy w różne no, te rzeczy takie zewnętrzne, no, kupujemy, sprzedajemy, jeździmy, bardzo dobrze, ale też musimy inwestować w dziecko, prawda, od malutkiego i rozeznać te talenty, które drzemią w dziecku, od małego, to jest wielka sztuka. Właśnie teraz napisałem taką powieść o Hieronimie Boschu, o właśnie dom. I tam też dotykam tych kwestii, gdzie Hieronim, pomimo, że jest wybitnym malarzem, on też zwraca szczególną uwagę, do czego może być moje dziecko, jakby, no nie wiem, nie chcę powiedzieć predestynowane, ale może mieć jakieś charyzmaty drzemiące. Bo edukować to jest jedno, wychowywać, zobaczcie, że w słowie wychowywać jest ukryte słowo chować, czyli wyjąć coś z ukrycia. Wydobyć to jest wychowywanie, że my wychowywać to nie tylko uczyć etyki czy jakiejś moralności, postaw, zachowania, ale wydostać z człowieka tą perłę, powiedzieć, synu, ty masz taką perłę, której nie ma ktoś inny, my to widzimy w tobie i analizujemy to, nie wiem, z babcią, z dziadkiem, że my o takich rzeczach nie rozmawiamy, nie? No niech idzie tam na te studia, bo to będzie opłacalne, to z tego będą pieniądze, a z tamtego nie będzie. Uważam, że to jest straszny błąd, że gdybym ja się posłuchał ludzi, którzy mieli na mnie pomysł, to ja nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj był. A ja poszedłem za głosem serca. Wiem, że to może banalnie brzmi, ale zobaczyłem, myślę, że to jest taki klucz dla ciebie też, że jak byłem mały, to bardzo króciutko to powiem, jak byłem mały, to nie wiem, coś mnie poruszało w sercu, strasznie mnie jakoś poruszało cierpienie starszych ludzi. Nie wiem dlaczego, jak ktoś był no, niepełnosprawny już ze względu na starość. I ja nie mogłem tego pojąć, dlaczego tak jest. Babcia mnie kiedyś zaprowadziła na cmentarz i ciągle to pamiętam na Unickiej, na Lipowej jest taki grobik i mi pokazała grób dziecka. I ja mówię, babciu, ale dlaczego? Dlaczego Bóg to robi? Nie? I babcia mi nie umiała na to odpowiedzieć. I ja tak patrzyłem na tych starszych ludzi, mówię, dlaczego? I jakoś, i pamiętam, że kiedyś mama mi zawsze wołała do mamy, żeby tam rzuciła pieniądze na lody czy tam na coś. I wszyscy wołali, no i moja mama też mi tam coś rzuciła i polecieliśmy po te lody. I wtedy wyprowadzili tą panią, taką starszą. I ona była niewidoma, o laseczce i siedziała na ławce. I koledzy biegli, ja tak ją zobaczyłem i oni mówią, chodź, biegnij z nami. I ja mówię, nie, ja zostanę tutaj. I oni pobiegli, kupili sobie te lody, zjedli te lody, a ja później pobiegłem i kupiłem te lody i zaniosłem tej babci. Ja naprawdę nie chcę się chwalić, tylko chcę coś pokazać i Państwu, bo to jest takie ludzkie zachowanie. I dałem tej, i mówię, przy Panią to jest dla Pani, ja nawet nie wiedziałem, jak to powiedzieć tam. I ona, a Ty jadłeś? Ona się spytała. Ja mówię, że tam, nie wiem, co ja tam powiedziałem, ale że to dla Pani jest. I ona tak ze smakiem jadła te lody i zjadła i tak mówi, och, jak dawno, nie dam dość, no tak jak to babcie powiedziała. I ja wtedy, po raz pierwszy w życiu, i tak mocny poczułem, jaka płynie radość z ofiarowania komuś czegoś. I byłem i już później ja spróbowałem różnych rzeczy w świecie.
dobrych i złych. I nic mi nie dało takiej radości. Ja później miałem taką pewność, że ci ludzie się mylą, którzy chcą mnie wepchnąć w coś, bo ja wiedziałem, że to daje mi ogromną radość. Nie wiem, czy ja jestem zrozumiany przez Państwa, że to mi da, i to jest moja droga, że ja muszę, że ja chcę pomagać ludziom, bo to także nie, raz, że niesie radość tym ludziom, a dwa, że to mnie spełnia. Za tym trzeba iść i to pomóc ludziom rozeznać. Natomiast jak mówimy, że idź na to, będziesz miał kasę, ludzie ci się będą kłaniać w pas, będziesz poważany przez ludzi, to jest na krótkich nogach, to jest budowanie domku z kart albo na piasku zamku, prawda, że to zaraz wszystko padnie, a jeżeli ja wracam padnięty z pracy i jestem szczęśliwy, zasypiam szczęśliwy i budzę się szczęśliwy, chociaż czasami jestem wypompowany do cna, jak każdy z nas zresztą. I to jest moją siłą napędową. Ten trud pracy jest automatycznie paliwem pracy i dlatego starcza ci sił, wiesz, do końca ci starczy. A tak, to dzisiaj ten zawód ma branie, jakiś tam marketing czy tam nie wiem co, a za chwilę nie ma i rozumiesz. I wtedy ty jesteś takim na rozdrożu, bo ci tak doradzili, miały być pieniądze, a nawet jak są, no to ile wygenerujesz, ile zjesz, ile doświadczysz tych przyjemności i co dalej? No już byłeś, wszystko zobaczyłeś. No my jesteśmy jeszcze na takim etapie, że Polacy jeszcze nie byli wszędzie i nie wszystko widzieli, nie wszystko jedli i nie we wszystko się ubrali. Ale za chwilę tak będzie, że już wszystko zjemy i wszystko zobaczymy i co dalej? I co dalej? Rozumiesz? Co dalej, nie? Kawałki tej drogi księdza Paśnika są w różnych książkach opisane. To odsyłam też. Proszę bardzo. Żyjemy w czasach, kiedy dzieci są ofiarami osób dorosłych, bo ja mam styczność z takimi dziećmi. To są dwie grupy dzieci. Z rodzin, powiedzmy, normalnych, cudzysłów, gdzie dzieciom się nie daje czasu przede wszystkim. To, co ksiądz mówił. My im wszystko prawie zapewnimy, karierę, wszystko, chociaż nad tym jeszcze Pan Bóg czuwa, ale nie dajemy im swojego czasu. A dziecko jest dzieckiem i tego czasu potrzebuje. Dziecko potrzebuje granic. Nie może być bezstresowe, bo wtedy się czuje bezpiecznie. I druga grupa dzieci z coraz większej ilości rodzin dysfunkcyjnych. Moi przyjaciele przyjęli bardzo wiele dzieci do rodzin zastępczych. Ja z tymi dziećmi miałam również kontakt. I to są rany te, które one będą nosić. I teraz zależy, jak my podejdziemy później. Teoretycznie obcy ludzie do nich, żeby oni sobie poradzili. Oni sobie radzą na szczęście. Ale to są dwie rzeczy, nad którymi my się wszyscy musimy poważnie zastanowić. Co zrobić, żeby podarować dzieciom swój czas, czyli miłość. I ja naprawdę nie wiem, co robić, jeżeli są te rodziny dysfunkcyjne, bo FAS, ksiądz zna to wszystko. To są po prostu straszne dzieci, rzeczy, bo te dzieci są skazane na życie w Polsce B, bo mają dysfunkcję mózgu i po prostu pewnych rzeczy nie pokonają. To tylko tyle. To jest bardzo poważna sprawa, także zwracajmy też dookoła siebie uwagę. Dajmy czas chociaż tak. Od siebie tym dzieciom, jak nie mają rodzic. Tak i właśnie to, te wszystkie grupy pomocowe, no, to co możemy, to robimy, bo prawda, mam świetlicę socjoterapeutyczną, nawet mam taką przy swojej parafii świetlicę socjoterapeutyczną i to na mikroskalę robimy, prawda? I nawet samo zauważanie, kiedyś ta bliskość sąsiedztwa, ja nieraz rozmawiam z ludźmi, mówię, że w ogóle zanikają więzi sąsiedzkie, prawda? Że coraz większa anonimowość jest w blokach nawet, nie, że nie wiemy, nie znamy. Kiedyś ktoś kogoś upomniał, ktoś zwrócił uwagę, nawet poświęcił, zatrzymał się, synku, tak nie wolno, bo to. I jakaś sąsiadka może większy miała wpływ na wychowanie jakiegoś dziecka niż własna mama. Ja to wszystko wiem. Pamiętam zdarzenie, to gdzieś obiecałem w którejś książce, jak stoję w kolejce i dziecko siedzi w wózku, to też tak strasznie to wygląda, w wózku na zakupy, jakby między zakupami i mówi, i dziecko coś tam płacze tego i mówi, synku, dosłownie, bo niemalże takie słowa padły dosłownie, że nie mogę z tobą być, ale kupię ci co chcesz. Nie. To jest przerażające właśnie i do pewnego momentu to działa, ale od pewnego momentu brak czasu jest manifestacją braku miłości, jak nie mamy czasu.
Tak, próbujemy zasobić przedmiotami, a to powoduje, że jeszcze bardziej pogłębia ten deficyt, że można mnie kupić, ale nie da się kupić miłości i to powoduje lęki, powoduje pustkę wewnętrzną, bezwartościowość. Człowiek czuje niewartościowy, że on nie czuje się osobą, nie? Tylko i wtedy sam generuje, że i kupuje taki pewien, taką filozofię życia, że musisz się rozpychać, że musisz mieć dużo kasy, będą się z tobą liczyć wtedy, bo będziesz miał pozycję społeczną, musisz być dobrze ubrany, nie? I wtedy ludzie będą ci się kłaniać w pas, nie? A jak tylko odwrócisz głowę, to będą się z ciebie śmiać. Taką prawdą jest chyba, że jeżeli mówimy do kogoś, że mamy brak czasu, to ten brak czasu jest konkretnie skierowany. Nie mam czasu dla ciebie. Wyobraźmy sobie, że tak mówimy do dziecka. Nie mam dla ciebie czasu. My tak nie mówimy. No bo nie mówimy, ale to... Nie mówimy, nie, znaczy nie ubieramy tego w słowa, ale my to manifestujemy, my to pokazujemy. Tak. Ono to my też to wiemy. Przecież my też, jak byliśmy mali, ja ciągle to powtarzam, to czego żeśmy chcieli? Pieniędzy, kariery, majątku. Chcieliśmy więzi, żeby mama z nami była, żeby na ryby, na grzyby, do lasu, żeby pojechać, żeby być razem. Tego małe dziecko chce. A potem koledzy, oczywiście grono rówieśników, inni, generują w nas potrzeby. I teraz jeżeli rodzic tego dobrze nie uchwyci, mówię, że świat cię będzie uczył, że to jest wartością. To nie jest nieprawda. To są te rzeczy materialne, są wartością. Nikt mi nie powie, że mieszkanie nie jest wartością, dom jakiś, prawda, no jakaś ziemia, posiadłość, nie wiem, jakieś dzieła sztuki. To jest jakaś wartość, ale są wartości większe, prawda, jak więzi, jak miłość, jak relacje, a i my musimy to pokazać. Dziecko musi to zobaczyć. Tak jak ciągle przywołuję przykład Inki, że ona w tym ostatnim grypcie, ona nie napisała, boli mnie, cierpię, jestem wściekła na cały ten świat, chcę żyć i chcę czynić dobro, albo nie napisała nawet babci, kocham cię babciu, tylko ona napisała, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Dlaczego ona tak napisała? Dlatego, żeby babcia miała tę pewność, że nie zmarnowała tego czasu na jej wychowanie, bo całe pokolenia wychowywały. Inka jest owocem, jest perłą, drogocenną perłą, która wykwita z pokoleniowości rodziny, która wiedziała, co jest wartością naczelną, prawda? I dlatego ta dziewczynka, no 17-letnia, 18 blisko, napisała, Danusia Siedzikówna, napisała, że powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. To jest testament dla nowych pokoleń, które idą, że właśnie to jest, a dzisiaj, no dzisiaj świat, bo my tutaj siedzimy, ale świat jakby inkulturacja i cała edukacja, może nie cała, ale wielka edukacja odbywa się w mediach społecznościowych i tam się tworzy pewną opinię, pewien system wartości, co jest ważne, co jest nieważne, co jest mniej ważne, nie? My widzimy i ludzie, którzy, no jakoś może oceniam, nie wiem, ale którzy, wydaje mi się, nie mają wiele do powiedzenia, mówią bardzo dużo i mają miliony lajków, prawda, pod swoimi postami czy pod swoimi filmikami, które nie wnoszą nic w świat wartości na przykład, nie? A jak kiedy się o tym mówi, no to spada na człowieka hejt, że dzisiaj jest wolność, każdy może mówić, co chce i robić, co chce, nie? I to tak się zapętla to, ale co robić? No być czujnym, kochać, bo miłość jest czujna. Miłość wykorzystuje do bólu czas teraźniejszy. Ona tu jest teraz, ona nie jest jakaś w obłokach, co będzie, kiedy tam. Miłość jest teraz i teraz mam małe dziecko. Za 5 lat moje dziecko powie, weź ojciec, spadaj stąd, daj mi święty spokój. Był czas, żebyś ty ze mną chodził na grzyby, teraz ci się uczucia skropliły, tak, będziesz ze mną. On nie chce, mówi, weź się, nie? No. Proszę, może jeszcze ktoś chce zadać, bo też trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Tak, to może już ostatnie pytania, bo też coś czuję, że będą jeszcze rozmowy przy podpisywaniu książek. Ja będę miał jedno pytanie, wracając do tematu książek. Czy zdaniem księdza, studiując te książki, nawet te najlżejsze tematycznie, można w sobie odnaleźć pewną drogę do nawrócenia czy powołania, niekoniecznie kapłańskiego, ale takiego już życia bliższego Bogu?
Tutaj pani mnie pytała, właściwie bardzo podobne zadała mi pytanie. Ja nigdy nie dzielę ludzi. Pochodzę z rodziny ludzi niewierzących raczej, tak trzeba no, określić, albo może tych, którzy, dla których wiara nie była jakąś wartością najważniejszą. Dlatego też jakoś została mi taka pewna właściwość, że ja nigdy nie namawiam, jakby nie przekonuję, że tam ten Bóg, że trzeba go kochać i tak dalej. Oczywiście jestem, jakby jeżeli przekonuję, to swoim życiem bardziej do tego, że to jest dla mnie wartością. Piszę dla wszystkich i właśnie też po to piszę, żeby jakby no, ocalić, bo ja nie piszę swojej mądrości. Ja spotykam ludzi, którzy mi zostawiają tę mądrość i ja jak coś usłyszę, to od razu to gdzieś zanotowuję, żeby to nie umknęło, żeby to zostało jakoś zapisane. Nieraz mi ludzie przysyłają takie zdjęcia z różnych stron świata. Ktoś gdzieś leciał, nie wiem, tam gdzieś do Ameryki Południowej i mówi, wysłał mi zdjęcie, że proszę księdza, ktoś czyta znamie w samolocie teraz, nie? I to dla mnie było wielkie, albo gdzieś tam indziej, że piszę w taki, tak mi się wydaje, chociaż nie mam takiej tendencji, żeby pisać pod czytelnika, ale piszę, żeby drugi człowiek mógł się przejrzeć w tym, żeby mógł coś sobie wziąć, jakby nie definiuje niczego, że tak żyj, to rób, tak. Ja się boję takich ludzi, którzy na wszystkim się znają, wszystko wiedzą, oni wiedzą wszystko, oni by tak ci ułożyli życie, że żeby ci tak zaprogramowali życie, jak się nie uda, no to przepraszamy, no nie wiedzieliśmy. Albo taki pseudochirurg, który cię rozpruje, i tak powie, ojej, ile krwi płynie, nie wiem co dalej, nie? I cię zostawi takiego rozprutego. To nie, to ja raczej piszę, żeby człowiek mógł się przejrzeć i coś skorzystać. I nie czas i miejsce, żeby opowiadać o tych apelach zwrotnych, które ludzie do mnie przynoszą po przeczytaniu jakiejś tam książki. I tylko się cieszę z tego, nie? I wszystko zawdzięczam Panu Bogu, też mojej babci, która była wspaniałym człowiekiem i która zostawiła we mnie taki świat wartości. Dlatego mam ogromny szacunek dla ludzi starszych i mam wielką, muszę to powiedzieć na koniec, wielką wdzięczność dla Pana Boga, że babcia wybrała mnie i że u mnie umarła, że ze mną była przez 4 ostatnie lata, że moja mama wybrała mnie i że byłem z nią przez ostatnie pół roku, prawda, i że mogliśmy być razem. Ludzie się czasami denerwują, że muszą się opiekować starszymi osobami, a moja babcia mówiła, taki ci kłopot sprawiłam, musisz to przy mnie to robić. Ja mówię, a pamiętasz, jak mi tyłek myłaś? Pamiętasz to? Mówi, tak, ale to był mój obowiązek. Ja mówię, nie, to nie był twój obowiązek, byłaś moją babcią, nie moją mamą. Robiłaś to, bo mnie kochałaś i dobro zawsze wraca, nie? I to była dla mnie zaszczyt, żeby się móc opiekować i bym mogła żyć i ciągle bym z nią był, prawda? Ale no wiadomo, życie jest jakie jest. Więc uważam, że to jest nadzieja świata, żeby widzieć i to jest także minimalizacja lęku, odbudowa świata, bo Pan mówi tutaj, że to właśnie ten wielki świat, ten makro świat ma na nas wpływ. Oczywiście, że tak, ale organizm składa się z komórek. To my jesteśmy tymi komórkami i my musimy też tworzyć razem pewne dobro. Wtedy ono jest coraz większe i to się poszerza i ono się rozlewa na cały świat. Amen. Dziękuję Państwu bardzo. Amen. Agnieszko. Za chwilę Agnieszka tutaj jeszcze dopełni, dobrze? Poproszę ciebie. Ja tylko powiem, że historia babci jest w obietnicy, w książce Obietnica. Dla mnie niesamowitą książką jest Znamie, przywołane już wcześniej, dlatego że sama jestem matką, nie zawsze idealną. I dar, lęk. Właściwie w każdej książce jest kawałek i tego, co ksiądz Paśnik przeżył, ale też kawałek nas możemy znaleźć, przejrzeć się, więc ja naprawdę serdecznie zachęcam, a edycja świętego Pawła wiernie księdza Arkadiusza Paśnika wydaje. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Agnieszka. Przyznam, że te ostatnie słowa w rozmowie dotyczące macierzyństwa
te pytania, co dać dziecku. Jako że jestem matką trójki dzieci, były mi zawsze bliskie i takie bardzo dużo wzruszenia jest teraz we mnie, bo to jest kawał mojego życia, moich takich decyzji, rezygnacji z tego, co mogłam robić, a czego uznałam nie powinnam, bo zdecydowałam inaczej. I chciałam na koniec podzielić się takim tekstem również z Księgi Mądrości. Modlitwa o mądrość. W 9 rozdziale, początek tego rozdziału, wersety od 1 do 10, przylgnęły do mnie któregoś czasu, bo zrozumiałam, że są takie obszary życia, gdzie nie jestem w stanie sama znaleźć odpowiedzi na różne dylematy i problemy, jak również ludzie, których pytam, nie są w stanie odpowiedzieć mi do końca właściwie, bo każde dziecko moje jest inne, bo tak naprawdę my jako rodzice znamy je najlepiej. I wtedy natrafiłam na słowa właśnie Księgi Mądrości, dajże mi mądrość, nie wiedzę, nie umiejętność, tylko mądrość, taką Boże z Ciebie wypływającą jako najlepszego taty i pedagoga, który nas prowadzi jako nasz ojciec. I chcę się tym tekstem podzielić, ja zachęcam, żeby muzycznie on, zawsze te teksty są tak troszkę łatwiej zrozumiałe, ale potem zachęcam do tego, żeby czytać, żeby je smakować, żeby się wgryzać w nie i czynić treścią swojego życia. Księga Mądrości, rozdział 9. Dzieli tron z Tobą.
Ja jeszcze na koniec, dziękując bardzo gospodarzom, Ośrodkowi Promocji Kultury Gaudemater, edycji Świętego Pawła i samej sobie, czyli Radiu Fiat. Dziękuję wszystkim, którzy tu przybyli. Agnieszka, tobie za przemodlony śpiew, bo to myślę, że słychać. I jeszcze myślę, że zakończymy to spotkanie modlitwą, chociaż właściwie wprowadziła nas tutaj Agnieszka. Jak Państwo pozwolą, to pobłogosławię Państwa i Państwa bliskich, Państwa dzieci, może także tych, którzy już odeszli do wieczności, których nosicie w sercach, cały świat, do którego wracacie, to wszystko, co jest treścią Waszego życia, Waszych rodzin, Waszych dzieci bliskich, Wasze wnuki, to Pani podpowiada. Wszystko niech zostanie pobłogosławione przez Boga, który jest miłością. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać Państwu. Dziękuję serdecznie.